Witam serdecznie. Poniedziałek 26 lutego. Spotykamy się po tygodniu 13 rozgrywek futbolowej Ligi Szóstek, konkretnie rozgrywek Ligi Zimowej. Czas na analizę wydarzeń i aktualnej sytuacji we wszystkich ligach zimowych, a więc na czterech szczeblach. Ubiegły tydzień troszeczkę storpedowała nam awaria balonu na boisku Com.com Zone, natomiast mamy już zapewnienie, że w tym tygodniu będzie wszystko w porządku. Mecze z czwartku zostały przełożone na nowy termin, natomiast przejdźmy do tego, co udało się rozegrać, a było tych spotkań troszeczkę, co prawda w lidze A było to tylko jedno spotkanie, w którym Biszaka Kurdwanów mierzyła się z DC House Solution. No i w przypadku tego meczu obyło się bez niespodzianki. Ekipa DC House Solutions wygrała ten mecz 10-7, no i pozostała w wyścigu o medale, być może nawet o mistrzostwo. Aktualnie zespół Mateusza Skrzyszowskiego traci do liderującej stomatologii 3 punkty, natomiast warto jednak zaznaczyć, że mają o 2 spotkania rozegrane więcej od lidera, także ta różnica w rzeczywistości może okazać się jednak trochę większa, natomiast do miejsca drugiego czy trzeciego już ta strata jest bardziej bliższa. Co nas czeka w tygodniu 14? Zaczynamy od hitu, bowiem stomatologia Stópka będzie mierzyła się z Asami GDA i TEP Edukacji, zatem pojedynek dwóch najbardziej utytułowanych zespołów ostatnich czasów już przed nami w tym tygodniu. Będzie też bardzo ciekawe spotkanie w kontekście walki o medale, bowiem sklepopon.com będzie mierzyło się z DC House Solutions, no i tutaj w przypadku zwłaszcza DC tutaj ta różnica do podium jest niewielka, sklep opon tą stratę ma już wyraźną, natomiast dla DC jest to niezwykle istotne kolejne spotkanie właśnie, aby przetrwać w tym wyścigu medalowym. Podobny cel przed ekipą hurtowni Eskot, natomiast tutaj hurtownia zimy nie zapisze sobie zbytnio do udanych. Spodziewaliśmy się więcej po tej ekipie, natomiast w tym tygodniu czeka ich rywalizacja z ADGO, a więc również z ekipą, która zimą spisuje się poniżej oczekiwań, i zamkniemy wszystko rywalizacją Dynama Kraków Anik Union z Nuevo Palas. No, Dynamo walczy o medale, natomiast Nuevo w tym debiutanckim sezonie na razie na dole stawki, chociaż nie przygrywają wyraźnie spotkań, no to tych punktów nie uzbierali na tyle, żebyśmy w końcówce sezonu mogli mówić o nich w kontekście właśnie medali. Czas na prezentację naszych propozycji na bramkę tygodnia. Tutaj kolejny plebiscyt przed nami, no a my oczywiście przedpremierowo nasze propozycje zaprezentujemy w magazynie. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu na naszym profilu na Facebooku, a ja już przechodzę do Ligi B. Tutaj również dzieje się dużo, natomiast tak jak i w przypadku Ligi A, zdecydowanym liderem jest ekipa KKS-u Remis Rakieta z 10, po 10 meczach komplet punktów i ponad 100 zdobytych bramek w wykonaniu KKS Remis Rakieta. No ale jeśli chodzi o ubiegły tydzień, to lidera nie oglądaliśmy. Niestety też nie oglądaliśmy chłopaków z Baraków i rodziny królewskiej, bowiem ci drudzy oddali mecz walkowerem. Punkty bez gry otrzymała drużyna
chłopaków z baraków, która dzięki tej wygranej pozabojskowej pozostaje w wyścigu o medal. Aktualnie plasują się na miejscu piątym, no i tutaj do podium tracą tylko dwa punkty. Na podium ekipa Kalifornii, która wskoczyła tam po wygranej 4-2 ze Śledzikami. Mieliśmy tutaj naprawdę ciekawe i hitowe, można powiedzieć, spotkanie, bo i Śledziki, i Kalifornia w ostatnim czasie spisywały się bardzo dobrze. Był to pojedynek trzeciej i czwartej ekipy tabeli, no i to było widać również na boisku. Było to bardzo dobre widowisko, które padło ostatecznie łupem Kalifornii. Tym samym obie ekipy zamieniły się miejscami, no i bliżej tego brązowego medalu, być może nawet i srebrnego, ekipa Kalifornii. Tak wygląda aktualnie sytuacja w Lidze B. KKS Remis Rakieta coraz bliżej zapewnienia sobie tytułu mistrzowskiego, jednak goni ich drużyna Socjo z Wisła, która na 4 spotkania przed końcem ma 8 punktów straty, więc ta różnica jednak jest dosyć duża i może być ciężko Socjos, żeby dogonić aktualnego lidera, także KKS Remis Rakieta jest już bardzo blisko zdobycia kolejnego tytułu mistrzowskiego. W pozostałych spotkaniach Albatros pokonał 3-1 Achti. To zwycięstwo pozwala im podtrzymać nadzieję na zdobycie medalu. Na ten moment Albatros jest na miejscu szóstym, traci do czołówki, do podium 5 punktów, no ale mają też jedno spotkanie rozegrane mniej od kilku ekip wyżej notowanych, więc ta różnica w rzeczywistości może być jeszcze mniejsza. Nie powiedziałem jeszcze nic o spotkaniu Czyżyny Big Time. Tutaj mierzyły się dwie ekipy z dolnej części tabeli i zobaczyliśmy w tym spotkaniu tylko jednego gola, który padł łupem Big Time'u. Drużyna międzynarodowa wygrała to spotkanie 1-0 i to było dopiero trzecie zwycięstwo Big Time'u w tej kampanii. Sąsiedzi w ligowej tabeli również zamienili się miejscami na korzyść właśnie zwycięzcy. I UBS Kraków wygrał premierowe spotkanie w tym sezonie zimowym. Chimeryczna drużyna Wystawy FC raz potrafi zaskoczyć bardzo pozytywnie zwycięstwem z kimś z czołówki. Za chwilę gdzieś ta potknięcie właśnie, tak jak z zamykającym tabelę UBS-em, no i pierwsze 3 punkty stały się udziałem ekipy Kamila Wlazło, także w końcu w 10 meczu tego sezonu UBS w końcu odnosi triumf. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w kolejnym tygodniu. Mamy tutaj kilka spotkań ważnych, między innymi spotkanie chłopaków z baraków z Achti może wiele rozjaśnić w kontekście właśnie rozdawnictwa medali, ale przede wszystkim mecz Śledziki Socjo z Wisła, który czeka nas już dzisiaj. Będzie to zatem pojedynek aktualnego wicelidera i czwartej drużyny tabeli. Między tymi ekipami 4 punkty różnicy, no i ta różnica może dzisiaj zostać zniwelowana. Zobaczymy, czy do tego dojdzie. Ciekawe też spotkanie Wystawy FC z Albatrosem. Tu wiele zależy od tego, w jakiej formie do tego meczu przystąpi Wystawa. I jeszcze będziemy mieli mecze Czyżyn z Rodziną Królewską i UBS-u z Nic się nie stało. Tutaj z tych 4 zespołów raczej ciężko będzie nam znaleźć ekipę, która jeszcze może powalczyć o coś więcej, ale oczywiście o jak najwyższą pozycję zgodnie ze sportowym duchem trzeba powalczyć, więc i w tych meczach może być naprawdę interesująco. Zapraszamy także do głosowania na interwencję tygodnia, również mamy dla Was propozycje, które wybierzecie na Facebooku. I tak wyglądają 3 propozycje na interwencję tygodnia 13. Również zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu. Przechodzimy do Ligi C.
Tutaj również zdecydowany lider, którym jest drużyna Pershing Popcar Team. W tym tygodniu nie zobaczyliśmy ich spotkania, ponieważ miało się właśnie ono odbyć w dniu, gdy mieliśmy tą małą awarię balonu, no i na Comcom Zonie, i ten mecz się nie odbył. Odbyły się inne spotkania. Przede wszystkim ważne zwycięstwo odnosi ekipa Escaro Ubezpieczenia, która wygrywa 5-0 z Geodzikami, jest wiceliderem tabeli, zamienili się miejscami z Olympiakosem, bowiem ubiegły tydzień zaczął się właśnie od spotkania Escaro Olympiakos. Był to hitowe starcie tej serii gier, no i 3 punkty trafiły na konto Escaro. Escaro też nadrobiło zaległości meczowe meczem z Geodzikami, no i po zdobyciu 6 punktów udało im się zamienić miejscem właśnie z drużyną Damiana Przywory, więc mamy nowego wicelidera, a ekipa Pershing Popcar Team jest już tak naprawdę bardzo blisko zapewnienia sobie tytułu mistrzowskiego. To już tylko kwestia właściwie jednego punktu i będziemy mogli ogłosić wobec właśnie układu pozostałych meczów, że to Pershing będzie mistrzem Ligi C. Na miejscu drugim wspomniałem, że Escaro, na miejscu trzecim właśnie Olympiakos. Tuż za podium ekipa Starej Gwardii. Ta drużyna w ubiegłym tygodniu nie zaprezentowała nam się, natomiast oni mają aż 2 spotkania mniej rozegrane niż chociażby ekipa Escaro czy Olympiakosu, zatem po nadrobieniu strat mogą jeszcze śmiało dogonić te czołowe ekipy. Czysto matematycznie mogą też zrównać się punktami z Pershingiem, ale to już naprawdę musiałoby tutaj się jakieś gradobicie wydarzyć po stronie Pershinga. Raczej to nie jest możliwe, żeby to się stało. Zobaczymy jednak, to tylko sport. Tak więc to oznacza, że w Lidze C jeszcze sporo może się pozmieniać. No i o tym może też zdecydować tydzień 14, bo przed nami kolejne spotkania. I tak, zaczniemy od poniedziałkowego spotkania UKS-u Kimbape z Olympiakosem. No, dla Olympiakosu bardzo istotna rywalizacja, gdyż biorą udział w wyścigu medalowym. Kimbape notowany nieco niżej, natomiast zwłaszcza Olympiakos będzie musiał się tu spiąć. Dwukrotnie zobaczymy niewstrzelonych z formą, którzy raz powalczą z liderem i prawie już mistrzem Pershing Popcar Team. Tutaj niewstrzeleni mają bardzo trudne zadanie, łatwiej powinno być we wtorek, gdy będą mierzyć się z AKS WS. Jest to przeciwnik zdecydowanie na ich poziomie, więc tutaj może to być wyrównana bitwa. No i pojedynek aktualnie 13 i 14 drużyny tabeli Ligi C. AKS WS zagra też 2. spotkanie z Aptivem, a więc z wyżej notowanym przeciwnikiem. Ciekawie też powinno być w meczu rekonwalescentów z Kawina ze Starymi Wilkami, a kłopoty Escaro Ubezpieczenia spróbuje sprawić BKS Team, który w sobotę będzie się z nimi mierzył. No Escaro też walczy o medale, więc muszą się na to spotkanie zmotywować. Nie wspomniałem jeszcze o meczu Borku z Ami Goats, tutaj raczej te ekipy o medale już nie powalczą, natomiast o jak najwyższą pozycję w ligowej tabeli zdecydowanie mogą. No i Liga D, tutaj jedno tylko spotkanie odbyło się w ubiegłym tygodniu, był to pojedynek Cyberium Arena z ACF-em, wygrał ACF, no i to troszeczkę na przekór temu, co widzieliśmy do tej pory w tabeli, wyżej notowane było Cyberium. Po tym meczu jednak już te drużyny zamieniły się w tabeli i tym samym ACF jest na pozycji 4. I czysto teoretycznie może jeszcze wmieszać się do wyścigu medalowego. Będzie o to trudno, bo różnica wynosi 4 punkty, a mają też 1 spotkanie rozegrane więcej od czołowej trójki, więc może być o to trudno, natomiast jest to jak najbardziej jeszcze matematycznie możliwe. W tym tygodniu zaczniemy od spotkania Wiktorii Kraków z Cyberium. Tutaj raczej łatwe zadanie przed drużyną Cyberium Arena. Łatwe też powinno być zadanie dla rajskiej szkoły w meczu z zamykającym tabelę Inglorious Bastards. Futbola pozycyjny będzie mierzył się z Black Label, a więc to wyrównana para. Progres kontra Jaga Team, a więc pojedynek aktualnie 3. drużyny tabeli i 6, no ale znamy też potencjał Progresu, ta zima nieco gorsza, ale wciąż jak najbardziej walka o medale jest
przesadząc walką o medale, ale zajęcie jak najwyższego miejsca, jak najbardziej możliwe. Właściwie do czwartego miejsca tylko 3 punkty straty, a jedno spotkanie rozegrane mniej od ACF-u, więc jak najbardziej tutaj progres ma jeszcze o co się bić. I jeszcze 2 spotkania, Polesie United kontra Kappa Milan, to będzie na pewno wyrównany pojedynek, ale mniej wyrównany powinna być bitwa Los Nepticos z Casual Kickers. Drużyna Kuby Łukasika zmierza po mistrzostwo i na razie z kompletem zwycięstwa jest liderem. No zobaczymy, czy to się utrzyma również po tym spotkaniu, bo po piętach depcze im rajska szkoła All Stars, natomiast i tak bezpośredni pojedynek mają wygrany, więc nawet jeśli tutaj jakieś potknięcie by się przydarzyło, to wciąż będą liderem. Tak wygląda aktualna sytuacja we wszystkich ligach. Czekamy już na kolejne spotkanie. Przed nami tak naprawdę 3 ostatnie tygodnie rywalizacji w lidze zimowej. Przypominam także o trwających zapisach do rozgrywek wiosennych. Za dzisiaj dziękuję, do usłyszenia i do zobaczenia.